thank you Otwarty mikrofon, Radia Opole. Ryszard Gala, poseł mniejszości niemieckiej, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień dobry, Pani redaktor, witam serdecznie, Radio Słuchaczy. To zanim do spraw sejmowych, to omówmy proszę ostatnie zmiany w rządzie. W ubiegłym tygodniu to był taki nośny temat, ale on gdzieś tam się jeszcze w tych rozmowach przywija. Pan poseł jeszcze nie komentował. Ja tylko szybciutko przypomnę, wicepremier Jarosław Kaczyński przestał być wicepremierem, przestał też kierować komitetem do spraw bezpieczeństwa, a na jego miejsce wszedł Mariusz Bła Zwłaszcza jak obecny minister obrony narodowej. Może najpierw te zmiany, pan posłuch, skomentuje. Czy powiem tak, no, zmiany w składzie rządu są zjawiskiem normalnym w każdym rządzie. One. one jeśli są poparte jakimiś tam, powiedziałbym, merytorycznymi sprawami jak najbardziej. Natomiast ten przypadek, czyli przypadek pana prezesa Kaczyńskiego, no on od samego początku był troszeczkę taki, powiedziałbym, niezręczny, no, bo szef partii, który staje się podwładnym premiera, Prawda? no to raz jest um, szefem partii, prawda? a drugim razem jest podwładnym swojego członka, więc to tak troszeczkę um, niezręcznie wygląda. Natomiast wydaje mi się, że ta obecność prezesa Kaczyńskiego w składzie rządu w funkcji wicepremiera miała służyć temu, aby jednak uregulować pewne kwestie współpracy pomiędzy premierem morawieckim a panem ministrem Ziobro, bo wiemy, że już od wielu lat na styku tych dwóch przedstawicieli są różnego rodzaju niesnacki, powiedziałbym bardzo delikatnie. I tutaj obecność pana prezesa, no właśnie, miała posłużyć rozwiązaniu tych problemów i chyba do końca nie udało się. Stąd no, myślę, że, że pan prezes Kaczyński zdecydował rezygnować, zrezygnować z funkcji wicepremiera. Ale to dlatego zrezygnował, bo się nie udało? Tak, tak mi tak się wydaje. No można, można by było sobie tak powiedzieć, prawda? Chociaż myślę, że tym głównym powodem to jednak jest to, że wchodzimy w taki czas już tej chwili kampanii przedwyborczej, no i jak to się mówi, pracę czas za zacząć, więc prezes dochodzi do wniosku, że jako szef partii no, ma jednak tutaj też szereg obowiązków i łączenie tych tych, tych dwóch funkcji, no tutaj no było troszeczkę takim, no powiedziałbym, wysiłkiem ze strony pana prezesa. No, prezes wskazywał na to, natomiast, że ciężko byłoby łączyć jakby te dwie funkcje, tak? Czyli szefa partii powiem i. Powiem tak. I bardziej, naturalnym, bardziej naturalnym jest obecna sytuacja, czyli pan minister Błaszczak jest w funkcji wice, wicepremiera. No bo chociażby nawet dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej jest jednym z najważniejszych ministerstw, szczególnie w tym okresie tych działań wojennych i, i, i tego naszego, jakby baczenia na tą sytuację, bo przecież my też nie znamy ani dnia, ani godziny, co może się zdarzyć, także i biorąc pod uwagę teren Rzeczypospolitej Polskiej, więc tutaj wydaje mi się, że połączenie tutaj tych dwóch funkcji, wicepremiera i, i ministra obrony narodowej jest ciekawym rozwiązaniem, dobrym rozwiązaniem. No i z drugiej strony można powiedzieć jednak pan minister Błaszczak, osoba, która no, przecież była także i ministrem spraw wewnętrznych administracji, już kilka lat ministrem obrony narodowej, no, jest taką osobą, która no, jest dobrze przygotowana, żeby tą funkcję wicepremiera i także odpowiedzialnego za koordynację służb, no bardzo ważna, ale tutaj też znowu mamy pewien, pewien taki problem pomiędzy właśnie ministrem czy też premierem Błaszczakiem, a panem ministrem Kamińskim, prawda, bo tutaj też może, może być nieporozumienie, bądź też zaiskrzenie, no zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że jest to, jest to w miarę dobre rozwiązanie. No samo to, że wicepremier, znaczy już teraz nie wicepremier, tylko po prostu prezes Kaczyński zapowiadał wielokrotnie, że jakby odejdzie z, z to może tej być, swojej funkcji, to może tylko być jeszcze, że pani redaktor, wojna na Ukrainie nieco tak, te jeden. plany zmieniła znaczy, czy pan prezes Kaczyński zapowiadał to praktycznie już w końcówce? Jest to też niespodzianka, nie była. Niektórzy myśleli, że to już będzie z początkiem roku, także myślę, że byliśmy już do tego przy, przygotowywani. Natomiast no, tutaj też można analizować słowa, które, które wypowiedział pan, pan prezes Kaczyński, także w innych obszarach, czyli pytanie, czy, czy w ten sposób... Pan premier Błaszczak jest przygotowywany także no, na objęcie funkcji prezesa partii, więc to, to może też gdzieś mieć swoje miejsce. Sporo ważnych jakby wydarzeń miało miejsce w ostatnich miesiącach, bo kiedy tak próbujemy robić pewien bilans pracy prezesa Kaczyńskiego na tym stanowisku wicepremiera, ale też szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, no to tutaj często wraca kwestia budowy muru na granicy polsko-białoruskiej no i ustawa o obronie ojczyzny. To się tak wymienia, kiedy ktoś mówi, a nie widzę specjalnych zasług pana prezesa. Tak, rzeczywiście, no to są te dwa wydarzenia, które miały miejsce za czasów bycia wicepremierem pana prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że coś jest na rzeczy, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli mówimy o ustawie, to to nie jest efekt prac, no nie wiem, ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy. To tylko w tych ostatnich miesiącach gdzieś tam dopinano tą ustawę, bo przecież wiemy o tym, że o, o ustawie, która miałaby... Na nowo regulować kwestie naszej obronności już się od dłuższego czasu mówiło. No na pewno tutaj przyspieszeniem jakby też była ta wojna, która, która wybuchła, więc myślę, że to raczej było wyciągnięcie tych dokumentów z szuflad ministerialnych, uporządkowanie, uaktualnienie i jakby poddaniu tutaj obróbce przez, przez parlament. Oczywiście tutaj myślę, że każdy z polityków zdawał sobie sprawę, że trzeba to w trybie Pilnym przepracować i, i podjąć, ponieważ jakby nie było wiele kwestii, które by w tej ustawie były regulowane, one też odnosiły się jakby do, do tej obecnej sytuacji. No, oczywiście możemy też dyskutować o, o murze. No, ja nie byłem zwolennikiem budowy tego muru i, i, i raczej jestem w grupie tych osób, które. Podchodzą do tego bardzo sceptycznie, bo budowanie murów w środku Europy, no, no chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. no ale w, A nie jest uzasadnione w obecnej sytuacji? A czy wie pani, no może w tej chwili tak, może tak, jak są te działania wojenne, aczkolwiek wie pani, taki mur do pokonania, no to jest przecież żadna filozofia dzisiaj. Dzisiaj system ataku i obrony, no jest tak daleko zaawansowany technologicznie, że. Tak jak ja usłyszałem, bomby, które, które spadały dzisiejszej nocy na przykład na kijów, no one spadają z tolerancją 50 cm. Czyli proszę wziąć sobie pod uwagę te odległości, skąd ta, 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 ta bomba jest, jest wyrzucana do miejsca, gdzie trafia. Rozpiętość 50 cm, no to jest powiedziałbym majstersztyk. Więc tutaj dzisiaj często może być tak, że, że od czuwamy działania wojenne bez obecności w tym miejscu żołnierzy, więc tu, tutaj to różnie może być. Aczkolwiek zawsze to jest pewne ograniczenie, chociażby nawet da, dla w dalszym ciągu jednak pojawiających się uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Czy też nawet w przypadku takich działań wojennych. To jeszcze jedna zmiana w rządzie. Posłanka Koła Posolskiego o Polskie Sprawy niegdyś się z Kukiz 15, Agnieszka ściga i również do rządu wchodzi. Jako minister, członek Rady Ministrów ma się zająć integracją społeczną. To też w tym kontekście uchodźców, którzy przebywają w naszym kraju, istotne. Znaczy, tutaj generalnie chciałbym jakby wykazać moje jedno stanowisko. Obecny rząd, no chyba lub, lubuje się pan premier w tym, żeby mieć otoczenie ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu w dużej ilości. No przecież myśmy dzisiaj przekroczyli już ponad setkę tej kadry kierowniczej rządu. Stanowczo za dużo. My co chwilę słyszymy o tym, że powoływany jest następny wiceminister, a przecież pani Agnieszka Ścigaj jest posłem, więc jest od razu w randze sekretarza stanu tych ministrów bez teki, prawda? Jest tego bardzo dużo, a miejmy to na uwadze, to jednak są cały czas koszty, bo każde każdy taki, takie stanowisko ministerialne, to przecież są, są odpowiednie pieniądze, z jednej strony, a z drugiej strony dochodzi do pewnego rodzaju takich, takich, no, podziałów, czyli kancelaria premiera, kancelaria prezesa Rady Ministrów, a ministerstwa, bo przecież akurat ten zakres obowiązków, który tutaj pani minister Ścigaj zostaje powierzony, z powodzeniem był już realizowany na poziomie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc, więc wydaje mi się, że to jest takie dublowanie, nie wiem, czy, czy, czy jest to jakiś sygnał braku zaufania do poszczególnych ministerstw resortowych. No, trudno mi tutaj odpowiedzieć. Generalnie uważam, że za dużo, im więcej mamy tych stanowisk, i, i, i takie zmiany, które tam często następują, no to wydaje mi się, że tym trudniej się na przykład takiemu rządowi zarządza, więc wydaje mi się, że lepiej by jednak stworzyć strukturę pionową, czyli kilku ministrów konstytucyjnych, które mają konkretne ministerstwa, bo przecież my cały czas przechodzimy pewne, pewne reorganizacje. Raz ministerstwo sportu jest, raz go nie ma, prawda? Połączenie ministerstwa szkolnictwa wyższego z ministerstwem edukacji też uważam, że, że nie najlepsze rozwiązanie, że jednak Rozdzielność tych dwóch ministerstw, zresztą, mimo że to jest obszar edukacji, kształcenia edukacji, to, to, to jednak no, diametralnie różny, prawda? Więc to są takie, takie posunięcia, które nie do końca potrafię zrozumieć dlaczego. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat w niedzielnej loży radiowej i tam padł taki argument, że Zjednoczona Prawica to jest taki brzydkie słowo twór, ale myślę, że się zrozumiemy. Takie miejsce, w którym jest dużo stowarzyszeń, jest dużo partii, dużo podmiotów, więc jakby te wymiany na stołkach, to biorę w cudzysłów, są normalne. Znaczy, wie pani, rozkodzę się tutaj, bo, bo trudno z tym dyskutować. Rzeczywiście na pewno tutaj głównym celem jest liczenie szabel, czyli. No właśnie, matematyka wskazuje w sejmie, a więc wszystkie te małe koła, które pojawiły się w wyniku rozpadu, nie wiem, Kukiz 15, czy też nawet odejścia z Prawa i Sprawiedliwości, powodowało, że coś się tam utworzyło i teraz, żeby te głosy jednak były po stronie koalicyjnej, no trzeba jakąś scenę kurę tutaj zaproponować, więc, więc na pewno coś w tym jest, no ale efekt jest taki, że właśnie mnożymy te stanowiska. I powiększamy koszty utrzymania rządu. Tylko to też tak mi się wydaje, że chyba chodzi o skuteczność, no bo wiadomo, że partia, która rządzi, chce mieć tę większość, żeby mieć pewną swobodę. No i taka szybka matematyka. 220 w tej chwili jest ośmiu posłów Prawa i Sprawiedliwości, trzech kuki z 15, dwóch niezależnych, których wspiera Pan jest też niezależnym, no ale tutaj z głosowaniami różnie bywa. No i teraz tych, ta trójka posłów z Koła polskie sprawy, więc 236. Na pewno Szanowni Państwo, najważniejszą jest posiadanie większości. No, trudno rządzić, kiedy się nie ma większości, prawda? Więc to jest rzecz zasadnicza. Ale pytanie jest takie, czy od razu należy tutaj handlować stanowiskami, czy jednak bardziej nie prowadzić rozmów na argumenty, dlaczego akurat tak mamy zagłosować, a, a, a nie inaczej. No tutaj ten przykład pani Ściga jest dosyć ciekawym, ponieważ jeszcze niedawno, no jednak była. Antyrządowa, prawda, w swoich wypowiedziach i decyzjach, w głosowaniach, a tu naraz no, musi stanąć po stronie rządowej. Ja rozumiem. I ja że... się w związku z tym przepraszam, że przerwę, panie pośle, zastanawiałam, dlaczego też opozycja nie próbowała być może zatrzymywać po swojej stronie. A nie wiemy? Opozycję. A nie wiemy, czy przypadkiem. Czy znaczy, tego nie z, wiemy, może tak się z, działo, z ale. klubu PSL nie były prowadzone rozmowy, bo to chyba było takie naj, najbliższe miejsce. Ja myślę, że, że tutaj. Pani Agnieszka no, wykonała ten ruch w porozumieniu także z panem posłem Giżyńskim bo dla mnie to jest taki człowiek który Mimo wszystko, mimo że, że jest jakby poza klubem Zjednoczonej Prawicy, no gdzieś to. Ale serce wieloletni ma bliżej, też członek tak, kiedyś Prawicy, więc, więc on na pewno tutaj był pytany przez kierownictwo Zjednoczonej Prawicy o możliwość jakby zwiększenia tej siły koalicji rządzącej, mm. no bo, bo to przecież o to chodziło, więc no tutaj odbyła się jakaś transakcja. Richard Gala, posłum mniejszości niemieckiej z Państwa i moim gościem, no to teraz. W końcu Sejm i ustawa, która ostatnio przeszła przez Sejm, teraz trafiła do Senatu, czyli dopłaty do węgla. Jak pan poseł ocenia tę ustawę? Głosował pan za, czyli rozumiem, że jest potrzebna. Tak, to znaczy, wie pani, na pewno jest potrzeba rozwiązania problemu, jaki występuje w Polsce, czyli po pierwsze deficyt węgla, bo dzisiaj, według ekspertów, brakuje nam Około 12 do, do 14 milionów ton, żeby zbilansować zapotrzebowanie, które występuje. W momencie, kiedy mamy sytuację taką, że mamy embargo na, na, na kupno węgla z Rosji, kopalnie no, też mają ograniczenia, bo jak wiemy, stosujemy w tej chwili ten limit ustalony przez Komisję Europejską i to wydobycie jest na takim poziomie, na jakim po prostu zostało uzgodnione. No, brakuje tego węgla, a co za tym idzie, składy opałowe no, są puściutkie. Ceny wzrastają horrendalnie, ja wiem, że na pewno w granicach 3000 tysięcy już dzisiaj można mówić o, o, o tonie opału, a plotki niosą, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze ten węgiel mógł, będzie drożał. Ja miałem okazję rozmawiać w tych dniach z właścicielem jednej z, z składów opałowych, dużego składu opałowego, który powiedział, no my sami zostaliśmy w tej chwili na lodzie, ponieważ na początku roku ograniczono nam nasze umowy do Procent węgla, a teraz z, w ogóle wypowiedziano nam umowy z terminem miesięcznym, i od połowy lipca praktycznie będziemy startowali do nowych negocjacji, nowych umów na dostawę opału, prawda? I w tym momencie pojawia się temat, no, co zrobić z tymi ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji, dla których no, kupno tony węgla w kwocie 3000 złotych to jest naprawdę potężny wysiłek wręcz e, powodujący no, decyzję, czy włożymy coś do garnka, czy włożymy coś do pieca, prawda? Więc to są, to są rzeczy dosyć takie, powiedziałbym, trudne. Więc e, rząd zapowiedział, że e, przygotuje projekt ustawy, który będzie miał na celu e, ustanowienie tej ceny maksymalnej zakupu węgla przez, przez odbiorców indywidualnych w kwocie niespełna 1000 złotych, tam 996 i tam 96 i chyba 60 groszy, 60 groszy dokładnie. Nie? I wskazał także kwotę 1070 zł. dopłaty dla składu opałowego, mhm. który by ten węgiel rozprowadzał. No, można by było powiedzieć, no dobre rozwiązanie, bo tutaj jest pewna gwarancja, że, że ten obywatel, który jest, oczywiście też musi spełnić pewne warunki, tak, czyli wykazać, jakie ma źródło ogrzewania, że to rzeczywiście jest na węgiel, a nie, że ma na inny nośnik, na przykład gaz, a. Mhm. Chce kupić ten węgiel, musi być też, musi też zgłosić swoje te urządzenia grzewcze w tym wykazie. Ogólnokrajowym, prawda? Do końca tego miesiąca. Więc... No właśnie, więc przy okazji przypominamy, żeby tak, się pospieszyć. Tak. To już zostały tylko trzy dni, że, że trzeba zgłosić i dopiero wtedy może może kupić ten opał za tą kwotę 996 zł. i 60 groszy, a kurtownik otrzyma, czy też właściciel składu otrzyma tą kwotę 1070. No ale tutaj trzeba też jeszcze spojrzeć na, na interesy tych. Podmiotów, które dokonują tą, tą, czy zajmują się tą dystrybucją opału, no właśnie, tam też są dosyć poważne warunki, czyli Taki skład, który, który ubiega się o tą sprzedaż, ja nazywam sprzedaż w cenie regulowanej, bo mm -hmm, tak ją mm -hmm. regulujemy, no musi spełnić taki warunek, że... Żeby wejść do się, tego programu tak, jakby. on się zajmuje tylko sprzedażą tego, tego węgla w tych, w tych cenach regulowanych. Nie może mieć, załóżmy, innego miejsca, gdzie gromadzi opał w tych cenach takich wolnorynkowych. Więc to powoduje, że, że dzisiaj, kiedy ta cena węgla... <todziora> Wolnorynkowego już jest w tej chwili ponad 3000, a, do, a dodamy do siebie tą kwotę 1070 zł i tych 996 60 zł 60 groszy, no widzimy, że jednak jest pewna różnica i tutaj przedsiębiorcy zadają pytanie, co mają zrobić z tą różnicą, mało to na pewno będzie też ograniczanie co do ilości, bo tutaj też trzeba, widzą przypomnieć, że każdy właściciel ogrzewania na węgiel będzie mógł w sezonie chyba, tak, kupić czytony, tony tylko w tych, w tych cenach regulowanych, więc to też jest pewne ograniczenie, czyli generalnie patrząc na to, cały ten, ta sfera obrotu węglem, będzie też przechodziła pewną restrukturyzację, bo trudno utrzymać jakby ten potencjał, bo wtedy no, podmiot wpada w tarapaty finansowe, a może to także tutaj grozić bankructwem. Więc, więc... I tak trochę się też pan poseł zastanawia, czy będą chętni tak, do tego programu? Tak, znaczy, w, w, skracając wie pani, podejrzewam, że będą chętni, ponieważ głównym problemem to jest deficyt węgla, mhm. bo jeśli by ten węgiel był na rynku, no to, to można Powiedzieć, okej, okay, ja kształtuję swoje rzeczywiście swoje koszty. Tyle ta cena wynosi, za tyle mogę sprzedać i koniec. A tutaj będzie sytuacja taka, że nie ma tego węgla. Ten rozmówca mój powiedział tak. Nieważne już, ile ten węgiel będzie kosztował, ale ważne byłoby to, żeby on był na rynku. Mhm. A jeśli spojrzymy dzisiaj na politykę energetyczną szerzej i słyszymy, że są także i państwa, które zastanawiają się nad tym, żeby odpalić elektrownie węglowe, no to od razu tym, którzy zajmują się tą profesją, zapala się lampka, no to tego węgla może na rynku być jeszcze mniej. Więc... Właśnie w Niemczech bardzo ciekawa między... sytuacja. Tak jest, tak, minister tak. Zielonych przecież, jak to się mówi, który ma to, to zielone serce, krwawi teraz minister Habek staje się. No ale wiecie państwo, no, no że musi momencie, wrócić do węgla. W momencie, kiedy Stajemy przed dylematem, czy zabezpieczamy tutaj y, ogrzewanie na okres zimy, y, czy zabezpieczamy odpowiednią ilość dostawy y, innych nośników, jak energia, gaz i tak dalej, no to y, prowadzimy wszelkie działania takie, które pozwolą nam na to, żebyśmy mogli temu sprostać. Oczywiście przy okazji energetyki, to możemy powiedzieć, no to też powinniśmy jakby otworzyć się bardziej na y, energię odnawialną. Patrz, fotowoltaika czy też fermy wiatrowe, bo wiemy, że tutaj ostatnio też z tym mieliśmy pewne zawirowania, no bo jakby nie było, każde dodatkowe. W inny sposób wyprodukowanie energii elektrycznej, no powoduje też pewną ulgę dla tych tradycyjnych elektrowni węglowych. Mm -hmm. Teraz ustawa trafi do Senatu. Spodziewam tak, się, ustawa że poprawki już jest, już jest będą, w Senacie. Podejrzewam, że w tym tygodniu komisje senackie będą pracowały i w przyszłym tygodniu, kiedy my będziemy mieli kolejne posiedzenie Sejmu, jeśli będą wniesione poprawki, a myślę, że na pewno się pojawią, bo tam szereg poprawek też też Sejm odrzucił, więc one prawdopodobnie powrócą mhm. tutaj głosem Senatu. Będziemy procedować nad tym, żeby no, przegłosować i ewentualnie już przesłać do podpisu pana prezydenta. Toż tak kończąc posłowie, bez wakacji chyba na razie. To znaczy, sierpień tradycyjnie chyba będzie, ale mówię chyba, bo ja już widziałem, że jedno posiedzenie w sierpniu jest, a pytanie, czy, czy dzisiaj, bo przecież nikt nie potrafi powiedzieć, co nas czeka za, mhm. za, za tydzień, dwa, za miesiąc. Może będą takie sytuacje, że będzie potrzeba zwoływania sejmu, a często tak bywa. No to, w, to jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy też w trochę takiej chyba ekstraordynaryjnej sytuacji. Więc... na pewno, bo przecież pamiętajmy, że że w czasie pandemii mieliśmy szereg takich, no powiedziałbym, nieplanowanych posiedzeń z tytułu właśnie chociażby nawet tych, tych tarcz, które, które wprowadzaliśmy. No a teraz mamy także i, i, i wojnę, jednak mhm. to jest wojna, więc to mimo, że nie dotyka nas w sposób bezpośredni, to mimo wszystko też na poziomie parlamentarnym jest szereg prac i działań. Które mają tutaj właśnie, ważne, istotne znaczenie co do, co do e, reagowania na różnego rodzaju sytuacje. Czy to pomoc dla e, uchodźców ukraińskich, czy nawet e, te kwestie związane z wsparciem, e, jeśli chodzi o te ograniczenia w stosunku do Rosji, ale także i pomoc, chociażby tą, tą zbrojeniową dla, dla e, Ukrainy. To my te wszystkie działania będziemy obserwować, a później komentować. Bardzo Dziękuję, proszę. panie pośle, za rozmowę. Ryszard Gala, posłom Mniejszości Niemiec. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Otwarty mikrofon. Radio Pole.